Siemaneczko, z tej strony Ursus Team, a my dziś znajdujemy się właśnie oto tym nowym nabytku Tomasza. A tym nabytkiem to jest właśnie ten niebieski New Holland T595. Działamy sobie ze zrywaczem Pottingera 3-metrowym. Jest bardzo wielki, to potwierdzam, że jest bardzo wielki. Zaraz sobie nawrócę, wam coś powiem, o co my tutaj tworzymy. Jedź, jedź maleńka. Jedziemy, no sobie zajączek. No więc my dziś sobie gruberujemy, że tak można powiedzieć. A tak bardziej to szykuję sobie pod orkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam ora Tomasz ze swoim tatą na dwa ciągniki orają, a ja tutaj przygotowywuję właśnie tą ziemię pod oreczkę, bo pożywaj nam właśnie tutaj sobie trochę przerosło, a wiadomo, że jak urosło, to specjalnie zrobimy tak, żeby lepiej kryło, nie? Bo jak będzie orał pługiem, przewija, to jak są takie niektóre wyższe kępy tego zboża czy zielska, to po prostu nie można przewalić, nie dokrywa miejscami. A po zrywaczu jest bardzo pięknie zrobione. Te zielsko to wszystko jest podcięte. Zielska nie widać, ale można powiedzieć, te same zboże jest tak ładnie podcięte, że po pługu to normalnie nic nie widać, więc jak wiecie, zbliżył się już właśnie ten koniec wakacji. Może już nawet, że nie zbliżał, tylko już jest właśnie ten koniec. I koniec wakacji wywróżył nam tylko jedno. Koniec wakacji nam wywróżył coś takiego, że przyszła, można powiedzieć, że już jesień. No kurde, wam powiem, że zaczęła się szkoła. To już trzeci dzień dzisiaj. I to tak jakby przyszła po prostu nagle jesień, tak? Pogoda zmarniała, deszcz zaczął nam padać. A więc się wzięliśmy już właśnie za jesienne orki. Trzeba sobie oreczkę wykonać. Podsiewy już, żyta. Za głęboko. O. No, trzeba sobie orać, bo podsiewy już. A tak właśnie wygląda, nie? Jak my sobie tutaj jeździmy? Jeździmy sobie mianowicie, jak ktoś siedział już w takim ciągniku, oblatany jest w miarę w tych poszczególnych tutaj biegach, to sobie jeżdżę na dwójce, tej na dole, i trójce, tej zwykłej, tak? No i oczywiście na zającu jeżdżę na 1800 obrotów, około 8,5 km na godzinę i robię sobie głębokością mniej więcej 15 cm, nawet miejscami jest 10. Nie potrzeba głębiej, dlatego że chodzi mi aby o to, żeby po prostu podciąć te zboże i je wymieszać, żeby wiadomo nie stało prosto, tylko żeby było ładnie wyrównane, podcięte. My tutaj nie będziemy stosować, wiadomo, że tego siewu bezorkowego, więc nie potrzeba ryć pod ramę. Nie potrzeba pod ramę, więc ciągnik jako ciągnik, według mnie to tutaj można powiedzieć, że nie odczuwa po prostu nic, nie? To się patrzycie, ten ciągnik nie odczuwa nic. No. Co ma odczuwać na 15 cm jeszcze po takiej świeżej, właśnie jest po deszczu, jest mięciutko, pięknie, świeżutko, więc co ma tutaj odczuwać, nie? Sami wiecie. Ja tylko sprawdzę, czy dobrze widać, ile się tutaj nagrało, jest ładnie. Chcę trochę poprawić. No i jedziemy sobie dalej. Dziś tak trochę słoneczko nam tutaj świeci, nie wiem, czy nieraz wiem, gdzie właśnie w obiektyw świecić, jak jestem odwrócony albo coś, bo dziś naprawdę ładnie świeci już, choć rano padało, ale
ogólnie nie jest źle. No, co by tu dzisiaj za dużo nie będę gadał, bo nie mam weny, kurde, dzisiaj byłem w szkole. Po 8 godzinach w szkole jestem tak wymęczony, że już mi się też nic dzisiaj nie chce. Choć w tej szkole nic się nie robi, no ale się jest zmęczonym, nie? Sami wiecie, a jak już byliście, więc nie jest lekko w tej szkole, wam powiem. Działamy sobie, działamy. No a jak ktoś obserwuje, może to, jak ktoś obserwuje moją grupę na Facebooku, to się może domyśli, bo już tam zapodałem, co się właśnie za akcja tworzy. Nie będę wam zapowiadał, ale powinna wyjść na dniach, bo już jestem w czasie jej robienia, więc lada dzień ujawi się właśnie pewna akcja, ale jaka to wam nie będę mówił. To jest taki, no mogę powiedzieć jedynie tak, że to jest jedna z większych za żniwami prac rocznych, sezonowych, tak? Nie wiem, jak ktoś się domyśla, lub kto, tak jak już na początku przed chwilą powiedziałem, śledzi moją grupę na Facebooku, to będzie nie domyślał się, ale będzie wiedział, z czego to będzie, bo tam już była jakaś mała zapowiedź, więc nad filmem już spędziłem tam kilka godzin, połowę mam zrobioną, dziś mam w planach dokończyć, więc niedługo się ukaże, będziecie mogli sobie zobaczyć, więc czuję, że to będzie bardzo fajny film, mi się już przyłączenie podoba, ale zresztą nie ja oceniam, tylko wy oceniacie, ale jak dla mnie, to mnie się podoba, więc nie wiem, czy wam się spodoba, czy nie. Myślę, że wam się spodoba, tak jak również mi, więc zobaczycie, ale to już niebawem. A jak jesteście niecierpliwi, no to zapraszam, oczywiście, wiadomo, nie, że na grupę, na mojego fanpage'a Ursus Team na Facebooku i możecie sobie pięknie zobaczyć, jak to tam będzie się działo, co będzie zapowiedziane, więc wszystko macie zapowiedziane. Ale tam ktoś w komis 60 daje, nie będzie widać, nie wiem, tutaj Tomka Tataora, nie wiem, czy będzie go widać, pewnie nie, bo jest za daleko, a to tym bardziej nie będzie widać te 60, co tam w komin daje. Ale wam mówię, abyście to widzieli z bliska, to naprawdę jak lokomotywa, dosłownie, nie? Aż się normalnie nie mogę tam napatrzeć, aż tu krzywo jadę, nie? No, więc już dzisiaj sobie tak można powiedzieć, że kilka kawałków poobrabiałem, bo nie wszystkie tak robimy, bo nie wszystkie oczywiście urosły, na wszystkich polach tak urosło, więc nie wszędzie po prostu było trzeba robić, tam gdzie jest większe, to robimy, a tam gdzie po prostu tak nie urosło, no to jest po prostu zrobione tam dwa razy dookoła, żeby to sobie ten pesz od miedzy wszystkich tak porobić, żeby ładnie było. Więc nie potrzeba. O, sami jak widzicie, płyciutko sobie jadę. Jeszcze nawet widać zielone. Nie przykryte sobie kamerę. Widać zielone, jest nieprzykryte całkiem. Więc a co może go do New Holanda, co by tu powiedzieć? No powiem wam tak, jest już on jakiś dłuższy czas, to już jest, będzie może z miesiąc czasu, co jest. I jakie opinie wywnioskowałem? No powiem, że tak, dobre. Według mnie dobre. Czy bardzo dobre? Nie powiedziałbym może na razie. Jest to za krótki okres, żeby powiedzieć, że opinia jest bardzo dobra. Więc dlatego mówię dobra. No jedź malutka. Moja opinia jest dobra. Jak dotychczas, to się sprawdza i przy ładowaczu czołowym,
I oczywiście tak jak właśnie przy takiej pracy jak ja robię teraz, czyli tam ze zrywaczem, no w zasadzie on z niczym innym oprócz właśnie teraz tego zrywacza to nie chodził, oprócz tam z ładowaczem na polu, nie? No to jedynie z tym, a no i przyczepki sobie ciągnie w uciągu, powiedzmy, że jak na razie to bardzo dobry, choćbym powiedział, że dobry, ale powiem bardzo dobry. W zasadzie to tam też nie jest mały ciągnik, bo on ma około prawie niecałe 100 koni, więc powinien sobie chodzić ładnie. Aczkolwiek to się jeszcze okaże, nie? To wiadomo, że na wywnioskowanie takiej porządnej opinii, no to byś musiał z rok czasu walczyć już tym ciągnikiem, tak, żeby mniej więcej wiedzieć, bo tak z dnia na dzień to się nie wyznacza opinii, bo to tak jakby się oceniło po prostu książkę po okładce, więc nie warto, mówię wam, tam widać, nie wiem czy będzie widać, ale przede mną właśnie sąsiad jedzie Ursusem C330, też właśnie sobie z Pugiem dwójką, też właśnie sobie jedzie orać pewnie. Też ma ładować czołowy, no. Teraz normalnie wam powiem, że wszyscy z tymi ładowaczami czołowymi jeżdżą. Przypuszczam, że wszystkiego mi się nie uda zrobić na odcinku. Zrobimy taki sobie odcineczek, takie 15 minut. Tak, on niecałe 20, żeby bez przesady nie było. Bo zaś widziałem, że takie dłuższe odcinki to was nudzą, a takie krótsze to nawet może ładniej będzie, więc... Piszcie jak tam u was z sezonem kiszonkowym, czy już ruszyliście z kiszonkami, czy raczej może jeszcze nie ruszyliście z kiszonkami. U nas można powiedzieć, że zaczęły się kiszonki z kukurydzy, już tam dużo ludzi robiło, więc coś będzie nagrane na pewno, coś się ukaże, ale ile i co to jeszcze nie wiadomo. Więc dziś tak trochę będę już zacząłem w zasadzie od kilkunastu minut, jak się domyślicie, trochę pierdolić od rzeczy, trochę mi się język kłącza, ale musicie to wybaczyć, bo i zmęczenie po szkole, i tutaj jeszcze ta gorączka rozpiera i w ogóle, więc nie ma za bardzo pomysłu na mówienie i słabo się skupić, dlaczego, że też nieraz jak można zaobserwować, jak ktoś może mnie krytykować, że jest krzywo jechane, a mogę zaraz właśnie opowiedzieć dlaczego. Dlatego, że no zrywacz taki nie jest lekki, swoją wagę ma, a ja niestety przy New Hollandzie nie mam z przodu żadnych obciążników, żadnych, ani w kołach nie ma obciążników, ani po prostu z przodu nigdzie przywieszonych oprócz tego ładowacza czołowego, więc jak ktoś zauważył, że na obrotach, po prostu na obrotach mi przodem nosi, przód mi kurde ucieka na boki i właśnie też w czasie jazdy się zdarza tak, że no po prostu się zdarza, że no tańcuje mi ten przód, ucieka, więc wychodzi mi to nieraz krzywo. O, widzicie zająca? Ej, to królik jest, czy zając? No ładny, ładny, na obiadek by był. No i właśnie krzywo mi to wychodzi, bo po prostu mi ściąga ciągnik na boki. W moim motorze mam napędzik i wszystko załączone, to no ciężko, bez obciążników, a już nie chciało mi się zakładać łyżki,
łyżki mi się nie chciało zakładać, żeby... Łyżkę ja bym sobie założył, bym tam sobie czegoś nakładł. To by było inaczej. No ale co zrobić, nie? Trzeba sobie radzić. Tutaj przyjechał znajomy na pole. Pójdziemy do niego sobie zobaczyć, więc tym akcentem będziemy kończyć odcineczek, więc zostaw łapkę, suba i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Siemaneczko.